Witamy Was serdecznie ze świata Beztroski, z samego serca Bieszczadów, Ostrzyki Górne, zając pod Carlińską miejsce, przyznam, dla mnie pełne wzruszeń, bo tu na tej właśnie scenie, którą tylko w małym kawałeczku widzicie, scence, kultowej scence zając pod Carlińską, odbyły się chyba już 4 zloty Cieszaków, czyli zloty najbardziej zaprzyjaźnionych z nami ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj co roku w zimie, żeby spotkać się z nami i zaśpiewać z nami nasze imię, nasze piosenki, posłuchać zaproszonych gości, przeżyć coś razem, razem coś współtworzyć. Scena wyjątkowa, miejsce wyjątkowe, od kilku dni błądzimy z Marcinem po górach, od Tatr, przez Beskidy, po Bieszczady. Jutro już wracamy do Krainy Prozy. Niemniej jednak chcielibyśmy jeszcze dzisiaj zagrać dla Was kilka piosenek z miejsca cokolwiek kultowego. Dzisiaj mieliśmy przyjemność zagościć na trampie. Pozdrawiamy Kasię i Tomka, którzy nie dali rady dojechać do nas na żywo. Byśmy chcieli go zwiedzić w trampie. Wzruszające było. Wzruszające, zimno było. Palce drgały, gitara kreskiły. No to jest wzruszenie, jak jest zimno. Tak się przejrzysz, to wtedy jest wzruszenie. Nie wiedziałem, jak to definiować. Kochani, zagram Wam dzisiaj kilkanaście albo więcej pieśni. Teraz już mamy ciepło, więc nie mamy się za bardzo jak wytłumaczyć. Mamy nadzieję, że jesteście z nami. Jeżeli jesteście, udostępnijcie się programko, może ktoś z sentymentem pomyśli o Bieszczadach. Bieszczady prawie puste, z nami tutaj tylko garstka przyjaciół i rodzin. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem. Więc służbowo oczywiście. Wszyscy jesteśmy zatrudnieni jako konserwatorzy powierzchni płaskich. W związku z tym wszystko jest... mikrofonik, przepraszam, zapomniałem jednej rzeczy ważnej. Że mikrofonik jeszcze może wetknąć, przepraszam Was. Teraz powinno nas być słychać lepiej. Dobra, sprawdzamy soundcheck. To jeszcze raz się przywitajmy może. A to nie było słychać nic wcześniej? No to Ci odpowiem. Znaczy ja w ogóle nie umiem się witać, właśnie zauważyłem. Że nie, zauważyłem? Nie, że mówię albo cześć, albo tam dzień dobry. Nie, dzień dobry nie mówię, dobry wieczór. Ty od razu zaczynasz mówić. A ty mówisz, chciał się jakoś przywitać czy coś. A to powiedz coś. Już więcej nie będę, bo ja mam umówny. No to powiedz chociaż dzień dobry. Dzień dobry. A no to świetnie patrzysz. Dobranoc, dobry jak wieczór. Na debiut, powiem Ci naprawdę, dałeś czadu. Kochani, zagramy Wam dzisiaj, słuchasz teraz dobrze? To się bardzo cieszymy. Internet mrugnął dwa razy. Internet mrugnął dwa razy, żeby słuchać teraz dobrze. Tak, dzisiaj mamy taką przyjemność zagrać dla naszych rodzin, dla naszych przyjaciół, dziewczyn, ale również dla gości zajazdu pod Carlińską, bo jest z nami dzisiaj Ilona i Emil i jest z nami również Ala, którą dzisiaj zaprosimy na jedną autorską piosenkę, a Ali Wam powiem troszkę później przy okazji tego jej występu właśnie, gdzieś pod koniec naszego grania, śpiewogrania. Więc czekajcie, bo nawet jeżeli my się nie będziemy Wam podobali, to Ala Wam się na pewno będzie podobała. Ale na Twoich barkach leży cały odium popularności, więc teraz musisz się sprawdzić. Przygotuj się, masz trochę czasu, żeby przyjąć element baśniowy. My tymczasem zagramy Wam dzisiaj kilka pieśni, które graliśmy już Wam, kilka, których Wam nie graliśmy. I zaczynamy od takiej, którą odkryliśmy właściwie dla siebie nawzajem wczoraj? Przedwczoraj? Przedwczoraj. Przedwczoraj u Adasia. Serdecznie pozdrawiamy Adasia, Ewelinkę Najamnej. Po koncercie, który mamy nadzieję, że oglądaliście, zasiedliśmy sobie i zagraliśmy sobie na gitarkach tak po prostu zupełnie na luzie do wczesnych godzin rannych i przy okazji przypomnieliśmy sobie, że jest kilka ważnych dla nas obu pieśni, które chcielibyśmy dla Was zagrać i między innymi taki utwór autorstwa Adama Ziemianina i Krzysztofa Myszkowskiego na przywitanie dzisiaj. Trzeba słono płacić, lecz nie chcę zniżki, mój panie, za to, że świt mogę witać, gdy oknem wchodzi nad ranem. Za to, że świt mogę witać, gdy oknem wchodzi nad ranem. Thank you.
jakby na zawsze gdzieś odchodziły. One po cichu też liżą rany, lecz my tego już nie widzimy. One po cichu też liżą rany, lecz my tego już nie widzimy. Obsiałeś niebo tak gęsto świętojańskim złotym zbożem, aż żniwa takie ulotne, więc czuwaj nad nami, Boże. Aż żniwa takie ulotne, więc czuwaj nad nami, Boże. Poza Krzysztofem Myszkowskim w duecie Często, gęsto z Adamem Zielaninem bardzo częstym gościem naszych śpiewograń jest Wojtek Belon ze swoimi autorskimi pieśniami. Wojtek Belon nieżyjący od 1985 roku już, to kupę lat minęło, a pieśni cały czas aktualne, cały czas piękne, cały czas śpiewane, kultywowane, wręcz kultowe. I tak oto piosenka, którą Wojtek opiewa swoją ukochaną krainę, Bukowinę, krainę wyimaginowaną, nieistniejącą na mapie. Chociaż oczywiście można znaleźć na mapie świata, Europy, Bukowinę, chociażby w Rumunii, można nazywać Bukowiną lasy Bukowa Bieskiego Niskiego. Niemniej jednak sam Wojtek twierdził, że Bukowina nie jest miejscem. Bukowina jest pewnym sposobem na życie, pewnym wyobrażonym światem, który stał się tłem dla jego pieśni. Kiedy los rzucił go na krakowskie bruki z pewnym zawodem, Wojtek postrzegał świat wielkiego miasta. I objawem tego zawodu jest m.in. piosenka Bez słów, która powinna mieć tytuł Chodzą ulicami ludzie. Ja tłumaczyłem kiedyś wiele miesięcy temu, na czym polega dwutytułowość tejże właśnie pieśni. Może dzisiaj nie będziemy tracili bieszczadzkiego czasu na to wytłumaczenie. Ale wiesz, że dzisiaj jak byliśmy na Rawkach, to w schronisku tam pod ostatnią ławką siedziała taka właśnie malutka bukowina. Bukowina się działa. Założył bym ją właśnie. To tam przysiadła. No najwyraźniej o tym właśnie śpiewał Wojtek. O tej bukowinie, co tam się działo. Przy tej okazji mieliśmy okazję, się miał okazję pokazać Martinowi chatkę, w której swoje ostatnie lata zimy właściwie spędzał Władek Adopta, majster Bieda, czyli słynna popielicówka opodal z placówki pod Rawkami. Popielicówka, która stała się poniekąd takim tłem dla kresu życia tego majstra Biedy z wiersza. Ale nie okłamujesz. Nie okłamuję. Takie mam informacje od Bacówkowiczów, więc z pewnością są potwierdzone, choć Władka Adopty osobiście nie zdążyłem niestety poznać. Ale teraz nie majster Biela, teraz inna autorska pieśń. A wolisz szybciej czy wolniej? Wolę tak jak zagrasz. Przechodzą lipiec, grudzień, zagubieni wśród ulic bram. Przemarznięte grzeją dłonie, za czymś pędzą, dokądś gonią i budują wciąż domki skar. A dał w mech odziany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj, znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Płyną ludzie, miastem szarzy,
pozbawieni złudzeń marzeń, omijając wciąż główny nurt. Kryją się w swych norach kreci ich i śnić nawet o karecie, co lśni słowem nie potrafią już. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny znak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Żyją ludzie, asfalt depczą, nikt nie krzyknie, każdy szepcze. Drzwi zamknięte, zaklepany krąg. Tylko czasem kropla z oczu po policzku w dół się stoczy i to dziwne drżenie rąk. A tam mech odziany kamień, a zaduma wiatru kraju, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. A tam w mech odziany, zaśpiewajcie z nami. Tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Ale później troszkę, was jest więcej. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Jeszcze raz. A tam mech odziany kamień, a zaduma wiatru kraju, a powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat. Skoro wydało się już na samym początku, że nie jedynie konserwujemy powierzchnie płaskie zawodowo i z delegacji, to jak najbardziej śpiewajcie z nami refren, znacie to dziś przecież. A dla nas to jest taka namiastka przyjemności związana z posiadaniem prawdziwej publiczności, takiej, którą do marca roku jeszcze aktualnego mieliśmy. Kochani, kolejna pieśń. A mnie to? Nie. A, dobra. Albo to. A to? Może to? Nie, no to jak chcesz. No może to. Tam nie to. Mamy taki szyf. Ja na dwójkę. Ja na dwójkę, dobra. Kochani, piosenka w dzisiaj poniedziałek. Piosenka powszechnie znana. Jest to piosenka z repertuaru zespołu Włosatki. Chyba najbardziej znanym utwór pana Bochcica i pana Poborskiego. We wtorek w schronisku po sezonie od Oli Czeleń. Nie, Oli Czeleń od Sówki na urodziny chcielibyśmy zadedykować tę piosenkę. Taką stricte bieszczadzką. Jesteśmy, no może nie w schronisku w sensu stricte, tylko w zajeździe pod Caryńską, ale jest to miejsce, które mimo swojej takiej powiedział takiego pewnego rozmachu architektonicznego udało się w takim dużym obiekcie pracą Seby, który tutaj włożył mnóstwo serca w to, żeby takie miejsce jak to było właśnie przyjazne gitarom, przyjazne turystom, przyjazne wszystkim tym, którzy w Bieszczady przyjeżdżają po to, żeby razem pobyć i razem pośpiewać. Są przyjazne, w ogóle wszystkim przyjazne miejsce. Serdecznie polecamy. Nam też tutaj jest bardzo dobrze i przytulnie. Więc we wtorek w schronisku po sezonie i co? Które śpiewasz zwrotkę? A którą chcesz? Nie. To ja pierwszą i tak dalej. I tak dalej. Dobra, to ty pierwszą i tak dalej. No. W złotym kobierce wymoszczone góry, jesień w doliny przyszła dziś nad ranem, buki czerwienią ozłociły chmury. Z latem się złap właśnie złotym pożegnałem. We wtorek w schronisku po sezonie
dolinę wczoraj szedł ostatni gość. Za oknem pluka mi kubek parzy dłonie. I tej herbaty, i tych głów mam dość. Szaruga niebo powoli zasnuwa. Wiatr już gałęzie potrząsał z liści. To kwiatr pod górę znowu sam zasuwam. Może pod Celyńską spotkam kogoś z bliskich. We wtorek w schronisku po sezonie w doliny wczoraj szedł ostatni gość. Za oknem pluka i kubek parzy dłonie. I tej herbaty, i tych kubek mam dość. Ludzie tak wiele spraw muszą załatwić, a czas sobie płynie wolno, pan Tarek. Do siebie tylko już nie umiem trafić. Kochać to więcej, z siebie dać czy mniej. We wtorek w schronisku po sezonie w dolinie wczoraj zszedł ostatni gość. Za oknem pruka i kubek parzy dłonie. I tej herbaty, i tych głów mam dość. We wtorek w schronisku po sezonie w doliny wczoraj zszedł ostatni gość. Za oknem plucha i kubek parzy w dłonie. I tej herbaty, i tych głów nigdy dość. Wiesz, co zrobisz teraz? Nie teraz wiem. Wiesz, bardzo długo opowiadam o swojej własnej piosence, bo ja muszę jej znieść jaskrawę w telefonie, żebyśmy za 15 minut nie stracili baterii i żeby bardzo się skończyło. Bardzo cię proszę, uprzejmie, serdecznie. To powiem może techniczne rzeczy moje. Ostatnio... Powiedz państwu karo. Nie, nie. Ale ostatnio przeprowadzałem, jak niektórzy pewnie, warsztaty Bieszczadzkich Aniołów po koncercie na Jamnej i rozpisku chyba, nie? Michała. Chwytów typu 002033. Ale... Po nagraniu tych warsztatów stwierdziłem rzeczywiście, że to dosyć trudna piosenka Bieszczadzkie Anioły. To jest akurat kota dodatkowa życia Settlersa, wiesz? A no dobrze. A tu taka ciekawostka. Jak ktoś oczywiście nie wie, bo jak ktoś gra długo, to będzie wiedział. Mamy piosenkę Fasoli. Tu prosiłem chyba już trzeci raz pod rząd, ale niech to no bo ładnie napisałeś, to się dziwisz. Piosenka Fasoli jest w D-dur, czyli teoretycznie powinniśmy zagrać od czwartej struny od góry, czy od struny D-basowej. Czyli 0, 0, 1, 2, 4, 8, 2, 3. Tak jest, ale robię to taki manewr, mianowicie strunę E, tą ostatnią grubą, stroję do dźwięku D, czyli do tego, co na czwartej. Czyli tak zwany drop D. Tak. Powoduje to, że ta D-dur brzmi mocniej, natomiast utrudnia to w takim znaczeniu, że na przykład G-dur wygląda tak, a E-mol wygląda tak. Tragiczny. Są jeszcze gorsze, ale... Są to jeszcze był gorsze. Najbardziej tragiczny E-mol, który słyszałem. Dobra. Dobrze. Fasoli. Dzisiaj byliśmy na trampie, fasola mocno związana z tak, tym, ale, że właśnie miejsce. Właśnie, ale miejsce po namiocie fasoli jeszcze jest odciśnięte. Żółte takie. Tak. Wiedziemy. Za każdym razem inaczej zagramy. To spróbujemy dzisiaj jeszcze inaczej, tak?
Nie wiem, jak spróbujemy, jak wyjdzie, jak wyjdzie. Wyjdzie, jak wyjdzie, no właśnie. Moje dłonie się wtulają w ciepło twoich dłoni. Już nas smutek i tęsknota nie zdążą dogonić. Przez kwitnące wiosną sady, przez deszcze jesienne szła do ciebie moja miłość w nadziei niezmiennej. W liniach losu zapisane czas tego nie zatrze, że choć o mnie nie wiedziałaś, czekałaś od zawsze. W liniach losu zapisane czas tego nie zatrze, że choć o mnie nie wiedziałaś, czekałaś od zawsze. Moje dłonie się wtulają ciepło twoich dłoni. Już nas smutek i tęsknota zdążą dogonić. Przez kwitnące wiosną sady, przez kwitnące wiosną sady, przez kwitnące wiosną sady, przez deszcze jesienne szła do ciebie moja miłość nadziei niezmiennej. W liniach losu zapisane czas tego nie zatrze, że choć o mnie nie wiedziałaś, czekałaś od zawsze. W liniach losu zapisane czas tego nie zatrze, że choć o mnie nie wiedziałaś, czekałaś od zawsze, od zawsze, czekałaś od zawsze, czekałaś od zawsze. No ładnie, no ładnie napisałeś. Dziękuję. Wracam pewnie do stroju normalnego. Wracam do swojego stroju, z niej koszulkę, na inny strój. Grani. Zima w Bieszczadach nienachalna. Spodziewaliśmy się fury śniegu, brązu, jak to w grudniu w Bieszczadach drzewi bywało. W tym roku, no poza przepięknym szronem, dobrze mówię, Szymon? Szać. Szać na drzewach, szron na dole. Synek Martina tutaj występuje w charakterze specjalisty od oszronienia i oszadzienia. W związku z tym mi nie wypada dyskutować, czyli to jest szać na drzewach. Tak? Dobrze, szać. Przepięknie pomalowane drzewa na biało, dosłownie jak w bajce, jak świąteczne. Wyobraźcie sobie, że wszystko co poniżej było zielone, a wszystko co powyżej pewnego pułapu drzew było totalnie bielusieńkie, jak pomalowane białą farbą. No i wyglądało to niezwykle świątecznie, chociaż tak jak wspomniałem, trawy bieszczadzkie zielone w dalszym ciągu, czy właściwie takie zgniecione przez zimę, więc to nie jest taka wiosenna zieloność, tylko taka nadszarpnięta ze względu czasu. W każdym razie wyglądało to bardzo, bardzo pięknie, więc nie o takiej typowej zimie dzisiaj będziemy śpiewać, aczkolwiek będziemy śpiewali o wilku. Balada o wilku, piosenka autorstwa Piotra Bułasa, piosenka pochodząca z projektu Ze starej szuflady. Smutna, acz piękna, my dzisiaj mieliśmy okazję obserwować, może nie bezpośrednio wilka samego w sobie, ale Kasia, która nas dzisiaj gościła z Tomkiem na trampie, pokazała nam zdjęcia zżerowania wilka na łani, którą kilka czy kilkanaście dni wcześniej te wilki upolowały. No i teraz sobie jeden wilk tam żerował i właśnie mieliśmy okazję zagrać dla Was trzy piosenki kilkadziesiąt metrów od tego miejsca. Więc ta wilczość dnia dzisiejszego została w jakiś sposób nacechowana. Nie było opcji, żeby ta piosenka nie zabrzmiała. Nie było opcji, żeby nie zabrzmiała, więc jest i wilk, jest i zima, są i góry i w związku z tym taka piosenka autorstwa Piotra Bułasa. Ballada o wilku. Tamtą zimę wciąż pamiętam, już nieważne który rok. Tak jak złapał mróz na święta, trzymał aż po wielką noc. Śnieg zasypał okolice,
Mróz przeszywał dom na wskroś. Głodnych wilków smętne bycie słychać było dzień i noc. Wyjeżdżałem gdzieś o świcie, zimny silnik ciągle gasł. Przeklinałem świat i życie, żeby wraka trafił szlak. Wtedy z zasty gdzieś wyskoczył, prosto mi pod koła wpadł. Patrząc śmierci prosto w oczy, wilk co dość już życia miał. Każdy z nas wpisany ma ten dzień, kiedy kończy się już czas, gdy trzeba odejść w dzień. Trzeba iść przez życie twardo, nie żałować łez i sił. Śmierci w oczy spojrzeć hardo, ze spokojem jak ten wilk. Stary Janek nas opuścił, ciężko było kopać grób. Dom zostawił całkiem pusty, nie dla niego taki mróz. Janek życie miał nielekkie, przeżył wojny wszystkie trzy. Odszedł cicho i bez lęku, odszedł z dumą jak ten wilk. Tamtą zimę wciąż pamiętam, zasypało cały las. Głodne wilki wyły smętnie, ktoś chodził raz po raz. Ale często śnie po nocach, jak przed maską dumnie stał. Patrząc śmierci prosto w oczy, wilk co dość już życia miał. Każdy z nas wpisany ma ten dzień, kiedy kończy się już czas, gdy trzeba odejść w dzień. Trzeba iść przez życie twardo, nie żałować łez i sił. Śmierci w oczy spojrzeć hardo, ze spokojem jak ten wilk. Z głową do mnie podniesioną, jednym krokiem przejść przez próg. Z drugiej strony za zasłoną czeka na nas dobry Bóg. Jest tyle, że łatwiej spotkać wilka niż człowieka rzeczywiście w tym całym naszym wyjeździe. No już dwa dni spędzamy, drugi dzień spędzamy w Bieszczadach. Spotkaliśmy raptem kilka osób, z czego trzy podrzuciliśmy autostopem, trzy napotkaliśmy tutaj i dwie odwiedziliśmy w Cisnej, więc rzeczywiście Bieszczady w tej chwili... Jeden samochód jechał, tak. Także podejrzewam, że statystycznie rzecz biorąc obecnie w Bieszczadach jest więcej wilków niż ludzi. Przynajmniej tych przyjezdnych, no bo są jeszcze mieszkańcy, jak na przykład Alan od niedawna. Dźwiedzie jeszcze widziałem. Dźwiedzie, tak. Tak. Dźwiedzie są. I wiórki. Przy okazji mogliśmy nazbierać trochę gniazdy wiórczych. No właśnie. Kończą mi się sposobne odpalenie świeczek. Z tego to się nie... Poznanie nie możemy opić przecież. Ale naszą wędrówkę po górach, na wędrówkę to szumna może nazwa, bo ta wędrówka taka bardzo kołowa jest przez pryzmat krótkiego czasu, który mamy na odwiedzenie wielu ludzi i wielu miejsc. Ta nasza wędrówka zrobiła się taka bardziej samochodowa niż piesza niestety, ale zaczęliśmy w Tatrach naszego przyjaciela u Jarka i u Arniczki, czyli w domu poniekąd rodzinnym Ali. I Jarek jest artystą, Jarek jest wyjątkowym człowiekiem. Pozdrawiam cię serdecznie, Jarku, jeżeli oglądasz, słuchasz. Czekasz pewnie na występ Ali, to jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe.
Jarek jest malarzem, jest artystą, rzeźbiarzem również i jego dom jest pełen dobrych emocji i pięknych, artystycznych wytworów. I tak sobie myślę, śpiewając piosenkę, która za chwilkę zabrzmi autorstwa Mariusza Zadury, zarówno muzyka, jak i tekst, że to taka piosenka dla Jarka bardzo, ale dla wielu z nas również, bo trzeba być troszkę chorym na wyobraźnię, żeby spędzać czas tak, jak my go spędzamy, tak jak wy go spędzacie po tej drugiej stronie internetu, żeby siedzieć przed, nie wiem, tabletem, telewizorem, tym komputerem, telefonem i patrzeć na dwóch gości, którzy grają żewne turystyczne pieśni gdzieś z Bieszczadów. I to nie jest najbardziej, mówmy się, to nie jest najbardziej taki typowy sposób spędzania poniedziałkowego wieczoru, zwłaszcza w miastach. To prawda. Więc musicie być chorzy na wyobraźnię, ale nie leczcie się z tego, to jest jedna z najpiękniejszych chorób, które można mieć. Dedykujemy Jarkowi i wszystkim tym, którzy czują się chorzy, nie na COVID, tylko na wyobraźnię właśnie. Dawno już w mieście tchnił z niego każdy, pośmiewiskiem był ludziom na co dzień. Od wariat, chory na wyobraźnię, wiecznie w drodze, w spóźnionym przechodzie. Dokąd idziesz, pytali go bliscy, bo z tego bracie, bo trzeba się leczyć. A on brał tę kurową walizkę i wychodził z tym obrazem naprzeciw, mówiąc, ile tam, gdzie bez świat błękitu, światło cienie cyprysów przy drodze. Ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Idę tam, gdzie bez garb błękitu, światło cienie cyprysów przy drodze. Ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Świat wilków jak zaklęty, kurczył się w skrawek płótna na ramach, a obwieścił je jak pierś kobiety w siedmiu barwnych pięć kreskach i planów. Kiedy skończył, wpatrywał się w ciszę, by natchnieniem nasycić swą duszę. A gdy już dał się marszandom wygnić pilnoc całą, by z brzaskiem wyruszyć, mówiąc, ile tam, gdzie bez miar błękitu, światło cienie cyprysów przy drodze. Ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Ile tam, gdzie bez miar błękitu, światło cienie cyprysów przy drodze. Ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę, idę tam. Chory na wyobraźnię. Kochani, kolejna dzisiaj piosenka autorstwa Wojtka Belona w pełni. Wojtek Belon pisał głównie pieśni w pełni autorskie, czyli takie, gdzie zarówno słowa, jak i muzyka są z tej samej wrażliwości, w tym przypadku wrażliwości bezdennej Wojtka Belona. Bukowina pierwsza może dzisiaj, chociaż wydawało mi się, że wydaliśmy drugą, ale skoro tak jest, to widać, że los tak chciał. Bo Buka druga tak ustawiłem. Tak ustawiłem. Tak zamerdałeś. No może być sam. Czy od razu drugą wolisz? Nie, bo takie ładne rzeczy grasz. To ja to poplumkam, a ty grasz takie ładne rzeczy, ja sobie posłucham. A byś śpiewał? Nie. A kto by tam śpiewał? No. Bukowina pierwsza. Thank you.
postrzępione. W Bukowinie rosną skrzydła świętym Bukom. Minął dzień wiatrem schar, roztwonione i nie mogę znaleźć Bukowiny. I nie mogę znaleźć, chociaż gwiazdy mnie prowadzą, ciągle szukam. W Bukowinie zarośnięte echem lasy, w Bukowinie liść zieleni się i złoci, śpiewa czasem wanią ciemnym basem. Nie mogę znaleźć Bukowiny i nie mogę znaleźć, choć już szukam godzin krocie i dni krocie. W Bukowinie deszczem z chmur opada, okrzyk ptasi zawieszony w niebie. Gwiezdną gadkę górą gada i nie mogę znaleźć Bukowiny i nie mogę znaleźć, choć mnie woła Bukowina wciąż do siebie. Kochani, tak dziękując wszystkim, którzy ugościli nas na naszej krótkiej, bo krótkiej, ale bardzo górskiej trasie. Za nami już Jarek i Jarniczka. Przed nami jeszcze ciągle Adaś i Ewelina. Bacówka na Jamnej, schronisko dobrych myśli, chatka Wujczykija właściwie. Właściwie bacówka w Jamnej, nie na Jamnej, tylko schronisko dobrych myśli, chatka Wujczykija. Miejsce magiczne, miejsce pełne dobrych uczuć, pełne pięknych widoków, pysznego jedzenia, które Ewelinka, na którym nas Ewelinka podejmowała przez dwa dni. To było niesamowite. To było jedzenie na zakładkę. Kończyliśmy jeszcze jedno, bo jak się drugi. Pytałem, żeby podawała jakieś przepisy, ona mówi, że wszystko na oko robi. No tak, to jest tak, właśnie... Zrobiliśmy jej zdjęcie oka. To jest najbardziej charakterystyczna cecha najlepszych kucharzy, że oni wszystko robią tak jakoś, albo na oko i nigdy nie są w stanie, albo Boże, oni nie chcą zdać tych tajemnic. Nie. No, jakby coś chciał kupić, mam tanio dobre zdjęcie oka. Zdjęcie oka. Zdjęcie oka Ewelinki. Bukowina druga, kochani, dla wszystkich na Jamnej. Dość wytoczyli bań próżnych przed domy kalecy. Żyją jak żyli, bezwolni, głusi i ślepi. Nie współczuj, szkoda łez i żal. Bezbarwni chcą są, bo chcą być szarzy. Ty wyżej, wyżej bądź i dalej niż ci, co się wyzbyli marzeń. Niechaj zaśni Bukowina w barwie Marii. Niechaj zabrzmi Bukowina wiatru w szumie. Dzień minął, nadszedł wieczór. Świece gwiazd zapalił, siadł przy ogniu, pieśń posłyszał i umilkł. Dalej. Po dniach zgiełkliwych, po nocach wyłożonych brukiem, w zastygłym szkliwie gwiazd no nowych próżno szukać. Tego, co tylko zielonością
na palcach zaplecionych drzemię. Rozewrzyj dłonie mocniej, mocniej za kark, chwyć słońce, sięgnij w niebo. Niechaj zaśni pupowina w barwie mali. Niechaj zabrzmi pupowina wiatru szumie. Dzień minął, nadszedł wieczór. Świece gwiazd zapalił. Siadł przy ogniu, pieśń posłyszał i umił. Odnaleźć musisz, gdzie góry chmurą dłoń podają. Gdzie deszcz i susze, gdzie lipce, październiki, maje. Stają się rokiem, węzłem życia. Twój dom bukowy zawieszą u nieba dnia. Kroplą żywicy, błękitny, złoty i zielony. Niechaj zaśni bukowina w barwie mali. Niechaj zabrzmi bukowina wiatru szumie. Dzień minął, nadszedł wieczór. Świece gwiazd zapalił. Siadł przy ogniu, pieśń posłyszał i umilkł. Właśnie nie widziałem, ale wiedziałem, że ty wiesz, że ja wiedziałem. Właśnie, intuicyjnie. Skąd to się bierze? No tak właśnie. Mamy takie współmyślenie. Z Martinem rzeczywiście gramy po raz piąty razem? No tak jakoś. Piąty, coś... a piąte śpiewa granie. Razem i nie mieliśmy wcześniej, chociaż znaliśmy się w sumie pewnych paręnaście lat, to nie mieliśmy okazji wcześniej razem grać, a gdy zaczęliśmy w końcu, to się okazało, że w zasadzie niewiele musimy wspólnie ustalać, bo wszystko jakoś intuicyjnie samo się, tak jakbyśmy grali ze sobą pół życia. I to jest, dobra, myślę, że... To twoja jest wina. Czemu moja? To moja wina. Moja wina. No. Zatkałem się w tamtej piosence, za mało wziąłem powietrza. Za mało powietrza. Oddychasz mi skończył jak karp na święta. Kochani, kiedyś, właściwie nie tyle kiedyś, co cały czas odbywam wędrówki śladami pieśni dla mnie ważnych, śladami autorów, śladami miejsc, które te pieśni opiewają i tak oto gościliśmy z gościem całkiem niedawno w Leluchowie, pod cerkwią w Leluchowie, gdzie zagrałem dla was podówczas właśnie piosenkę, która za chwilę zabrzmi. To oczywiście Adam Ziemianin, bo to Leluchów leżący opodal miejscowości Muszyna, czyli miejscowości rodzinnej poety z Galicji. Podówczas grałem również Zielony Dom, który w tle miał dom Adama Ziemianina. Obecnie on wygląda nieco inaczej niż z wiersza, bo jest dom otynkowany w dalszym ciągu zielonkawym, ale to już nie ta zieleń, która zdobiła drewniane ściany tego domu drzewie. W każdym razie nie o Muszynie, tylko o Leluchowie, właśnie o ludzkiej miejscowości przygranicznej, która myślę, że bliska sercu poety, skoro tak pięknie ją opisał i tak sobie zaśpiewał. Thank you.
sięgną do lata. Przecież jeszcze nie koniec. By przejść trochę uśmiechu, miła, czereśnie dziką krwawią, tam granicy wilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę. Będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy, kiedyś tutaj w Bieszczadzie. Miła, czereśnie cicho krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci. Bardzo podziękować pani Ewie za taki śliczny prezent. Teraz ten domek tutaj podświetlany świeczką, nie wiem czy go widzicie, i ten piękny, piękny jak się nazywa, taki lampion z ośnieżonymi domkami i jeszcze mnóstwo słodyczy innych. Bardzo pięknie dziękuję pani Ewo. Pozdrawiam Krecika, który mi to przekazał od pani. Jest pani bardzo, bardzo kochana. Kochani, Głupi Gierek, piosenka z repertuaru starego, dobrego małżeństwa. Podobnie poeta z Galicji Adam Ziemian u pióra. I u gitary Krzysztof Myszkowski. Często ten duet właśnie zasilał Krainę Łagodności przepięknymi pieśniami, którymi się dzielimy z wami. Obaj lubimy bardzo takich głupków wioskowych, obaj lubimy bejdaków, tak, obaj lubimy majstrów bieda, lubimy również głupiego Giemka, który miał cienką gitarę. I gwóźdź. I gwóźdź. I sobie doskonale radził. Gienek gra na gitarze, miał być szewcem, lecz szło nie wyszło. Sam ten jesień przybija podpówki, chyba na przyszłość. Gitara Gienka jest taka cienka, po prostu mało ma strun. Lecz Gienek jej wierzy, wie, że struna pęka, zwłaszcza gdy cienka i rów. Gitara Gienka jest taka cienka, po prostu mało ma strun. Lecz Gienek jej wierzy, wie, że struna pęka, zwłaszcza gdy cienka i już. Gienek nie będzie już szewcem, bo wbił sobie w głowę gwóźdź. Woli gitarę mieć za żonę, z gitarą bierze ślub. Gitara Gienka jest taka cienka,
po prostu mało ma strun. Lecz Gielek jej wierzy, wie, że struna pęka, zwłaszcza gdy cienka i już. Gitwa ramienka jest taka cienka, po prostu mało ma strun. Lecz Gielek jej wierzy, wie, że struna pęka, zwłaszcza gdy cienka i już. Cienka i już. Gitwa ramienka jest taka cienka, po prostu mało ma strun. Lecz Gielek jej wierzy, wie, że struna pęka, zwłaszcza gdy cienka i już. Zwłaszcza gdy cienka i już. Zwłaszcza gdy cienka i już. Jeszcze, bo zapomniły w końcu jak zagrać. Tylko co? Nie wiem. Bo właśnie opowiadałem wam, że na Jamnej mieliśmy taki wieczór, w którym sobie graliśmy piosenki zupełnie spontanicznie, w takim bardzo, bardzo kameralnym, rodzinnym wręcz gronie w nocy. I tak sobie graliśmy nawzajem pieśni, która to pieśń, któremuś z nas przypomniała, to sobie je graliśmy. I przy tej okazji wyszło kilka pieśni, które zapragnęliśmy zagrać razem, których wam jeszcze nie graliśmy i nie prezentowaliśmy. I takim utworem na przykład jest utwór autorstwa Jacka Klejfa. A ile nosi tytuł? No i jeżeli jesteście po drugiej stronie internetów, to śpiewajcie sobie z nami albo uczcie się tych piosenek. Zawsze staram się wam po śpiewograniach wrzucać śpiewnik z tymi piosenkami, które zagraliśmy, żeby ci z was, którzy zgłębiają za sprawą tutorialu Martina na przykład niuanse gitarowe zagrywek, żeby mogli sobie te piosenki z nami wykonać. I tak oto, a ile? Nawet nie, że przypomnimy, bo już tego nigdy razem nie graliśmy. Właśnie, ale... to powiem, raz graliśmy, niechcąco. Tak, niechcąco graliśmy. Próbujemy jeszcze raz niechcąco zagrać. A, to. Thank you.
być na zawsze. Który pierwszy raz słyszysz, to strach zagrać się jakoś znano. Kurczę, bo wiesz co, nie pamiętam, jak my to graliśmy. No i właśnie chyba na tym to chyba polega, wiecie co, że im bardziej czegoś nie pamiętamy, przynajmniej w tym duecie, w którym mam przyjemność zawsze występować z Martinem, że zauważyliśmy, że im mniej cokolwiek ustalamy, im mniej cokolwiek ćwiczymy, tym bardziej się przy tym bawimy, prawda? To jakoś prawda, tak? Natomiast prostowanie to ja mam zawsze go zawsze. Nie, ja pierwszy powiedział, kto pierwszy powiedział? No dobra, ale nie odrzucałeś, że będzie coś takiego. Życie jest w Martinku pełne niespodzianek. Też prawda. To zaśpiewasz może? Nie, ty zaśpiewacie zagrał ładnie, bo tutaj jest na flażoletach. A, na żadę? No spróbuję. No i ten duet, który dzisiaj już wielokrotnie który wymieniałem, to może ponieważ Martin nie lubi, to nie powiem tytułu. Dobra. Bardzo to mi przyjemnie. Na końcu. Dziękuję ci. To nic, dobra, to nic nie powiem. Jedziemy po prostu. Śnieżne kawki nauczyłeś latać, ty, który jesteś z tego i nie z tego świata. Ukowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który stworzyłeś jaśninu gałązkę, ty, który orzech włoski zawiązujesz w piąstkę. Zachowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje nogi. Ty, który ciepłym słońcem napełniasz mieszkania, ty, który dałeś nam trudne przykazania. Uratuj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który kaczeńce wymyśliłeś dla nas, a żaby nauczyły nocnego kąkania. Odwróć dziś proszę od nienawiści moje serce, moje oczy. Bardziej, znowu nie powiem tytułu, taki drugi prezent na Mikołajki na przykład. Nie wydam. To tak od razu.
razu zaśpiewam po prostu. Tak po prostu. Widzisz, jak nie mówię, to ja bez mówienia to nie mówię. To ty coś powiedz, powiedz coś. No, chciałem zauważyć, że tym razem nie patrzysz na mikrofon, tylko na świeczkę. Na tą tutaj. Na tą. Tak, mamy cały czas trudność z nawiązaniem z wami kontaktu wzrokowego. Też instynktownie patrzę na mikrofon, może to jest kwestia przyzwyczajenia. Kilkanaście lat gapiałem się w mikrofon właśnie. Że jakoś tak, także jeżeli nie patrzymy wam głęboko w oczy, no to musicie nam to wybaczyć. A że je zamykamy, a macie jeszcze zamykać. Staram się, wywracam, ale dzisiaj chyba raz tylko. Raz wrzuciłeś, no chciałem ci powiedzieć. No wiem, albo za dwa, ale to już tak jest. Znaczy raz, ale dwoma oczami. Się liczy, a teraz nie zamykam, tylko przymykam tak lekko. Aha. To już lepiej wygląda. Ja zawsze jak jestem w Bieszczadach, to przymykam, to jest no, naturalne, tak. Z zachwytu bycia tutaj. Dobra, no to spróbujemy w takim razie. To było to la la la? Tak? La 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 la. Nikt nie zaścierze gwiazd, wybrańcem, kto wśród nas zapukał ktoś, to do mnie gość. Włóczyłem się jak dzień, czekałem na ten dzień, już stoisz w drzwiach, jak dziwny ptak. Więc bardzo proszę, wejdź, tu siadaj, rozgość się i zdradź mi, kim tyś jest, madam, albo nie zdradzaj mi. Lepiej nie mówmy nic, lepiej nie mówmy nic. Więc bardzo proszę, wejdź, tu siadaj, rozgość się i zdradź mi, kim tyś jest, madam, albo nie zdradzaj mi. Lepiej nie mówmy nic, lepiej nie mówmy nic. Nieśmiało sunie brzask, zatrzymać chciałbym czas, inaczej jest, czas musi biec. W dali zapiał kur, niemodny wdziewasz strój i stoisz w drzwiach, jak dziwny ptak. Więc jednak musisz pójść, posyłasz mi przez próg ulotny uśmiech swój, madam, lecz będę czekać, przyjść, gdy tylko zechcesz przyjść. Będziemy razem żyć. Więc jednak musisz pójść, posyłasz mi przez próg ulotny uśmiech swój, madam, lecz będę czekać, przyjść, gdy tylko zechcesz przyjść. Będziemy razem żyć. Ja będę czekać, przyjść, gdy tylko zechcesz przyjść. Będziemy razem wracanie oczu, ograniczyłem przymykanie, ale zacząłem otwierać paszczę. Znaczy tak nie śpiewałem oczywiście, tylko w międzyczasie tak zwanym. Zauważyłeś to? Nie mam teraz żeby... będę musiał to zwalczać. Za każdym razem coś wyjdzie, nie? To może coś nowego zagramy. Dobrze.
Co jeszcze byśmy zagrać? Byśmy zagrać jeszcze po co więcej, tak? Nie znam. Nie, no to, znaczy nie, nie. To doskonale rokuje. Bardzo dobrze. Bastek Riddle, syn nieodżałowanego Ryszka Riddla, napisał dla swojego zmarłego wiele lat temu ojca piosenkę, pieśń. Piękną pieśń. Ona pochodzi z repertuaru zespołu Cree, czyli z repertuaru właśnie zespołu Bastka Riddla. No ja bardzo lubię tę piosenkę i ostatnio sobie przypomniałem tak spontanicznie podczas tego grania. No i tak sobie... I Marcin mi powiedział, że fajne jest, że zagramy, a teraz się wypieram. Nie, już mi się przypomniało. Już wiem, ale nie pamiętam, jak tam grałem, a poza tym, jak mi powiedziała, że to Cree w ogóle wykonuje, to byłem w szoku ciężko. Aha, no widzisz, no, a Cree jeszcze ma co najmniej kilka takich pięknych pieśni. Tak. No to spróbujmy. Abym został tu. Nie pozwól mi znów się odwrócić. Pozwól tylko mi zabrać duszę mą, a ja się wzniosę, podniosę, bo muszę. Teraz to już wiem. Teraz to już wiem. We śnie jak wiatr skrzydła ptaka. We śnie jak woda łagodną falą. We śnie jak słońce ciepłą rosę, a ja się wzniosę, podniosę, bo muszę. Teraz to już nie. Dusza moja jeszcze czysta, choć nie jedno widziała. Serce widać, widać jak na dłoni. No po co więcej? Dusza moja jeszcze czysta, choć nie jedno widziała. Serce widać, widać jak na dłoni. No po co więcej? Po co mi więcej? Co mi więcej? Dusza moja jeszcze czysta, choć nie jedno widziała. Serce widać, widać jak. Po co więcej? Dusza moja jeszcze czysta, choć nie jedno widziała. Serce widać, widać jak na dłoni. No po co? Po co więcej? Thank you.
No tak ja. To teraz coś już grałeś. Harmonikę sobie wymyśliłem w międzyczasie. A to fajne to było. Tak? Dziury tam znowu sobie. Dziury znowu. Taki... Do kikutka. Do kikutka. Nie wiem, czy zwróciliście się uwagę. Na trampy graliśmy bez nagłośnienia i... podświadomie, kompletnie wciągnął kikucik. Wyjaśnię, bo nasi słuchacze pewnie nie mają do końca świadomości. Martin ma gitarę nagłośnienia na dwa sposoby. Nie tylko w sposób elektroniczny, to jest przystawki, ale również ma tam mikrofon wbudowany. I czasami tam sobie sięga harmoniku do tego mikrofonu, żeby to było słyszalne. Bo one, śpiewanie jest nie nagłośnione, nagłośnione mamy tylko gitary, żeby się ładnie niosły. Natomiast śpiewamy całkowicie bez nagłośnienia jakiegokolwiek. I żeby z pogłosem takim ładnym zabrzmiała harmonikę, to Martin grała się do gitary, do środka, żeby tak to zabrzmiało. I dzisiaj graliśmy taki całkowicie nienagościany, krótki koncercik trzypiosenkowy przy ognisku i Martin odruchowo zaśpiewał sobie również. Próbowałem, ale potem się otrząsnąłem. Dobrze, w zakątku cmentarza. Ja chyba dalej nie pamiętam tej końcóweczki, co zawsze mnie prosisz, ale może spróbujemy. Masz radę, bo to jest na tak samo jak śpiewamy na. Aha, to jest tak samo jak taka esencja, nie powiem tytułu, bo taki jest. Już powiedziałeś wcześniej. Ja powiedziałem? Jezus, jak ja dużo gadam. Musisz mnie szturchać. A, taki trik. Mają zmarli w niedzielę ten pośmiertny kłopot, że w obczyźnie cmentarza czują się bezdomni, a lubią spędzać noc tę po podmgłą lub popą wiecznością, co się wiara gęstwi nieprzytomnie. Maria z Bzówka wygody wspomina i zdebne. Słońce w łóżku, wiatr w sieni i ogród macierzyn, gdzie było tyle w radość uchodzących ścieżek. Wszystkie takie trafne i drzewo potrzebne. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dam. Żebrak, co się zadławił na śmierć kosztynał chleba. Kijem niegdyś wędrownym obłędnie się bamrze w nieodgadle błękitnym, pełnym Boga kaprzy. Byzeń dla snu wiecznego wydubaść mu nie ma. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dam. Mnich, co po to być ziemski, tłumił bez szemrania, wypędzić żywot wieczny w sposób nienaganny, kreśli palcem po próchnie list do panny Anny, życząc rychłego w kwiatach zmartwychwstania. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dam. Panna Anna udaje, że jest bez żałobie, biorąc na kolana młodą głę pieszczochę, kratkiem z pajęczyny tka zjewną pończochę. Dla brzozy, co tkwi boso na kochanka grobie. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dam. A opodal mniej więcej naprzeciw rozstaju, we fraku bezrozumnie skąsanym, przez szczura na czele kilku cieni żeńskiego rodzaju. Nieboszczyk madaleński prowadzi mazura. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dini, da-da-dam, da-da-dam. Mają zmarli w niedzielę ten pośmiertny kłopot, że w obczyźnie cmentarza czują się bezdomnie, a lubią spędzać noc tę po podłą lub popłot wiecznością, co się wiara gęstwi nieprzytomnie. Bardzo ładnie teraz.
mamy jeszcze? Poczekaj, a jak my w ogóle z czasem stoimy, wyglądamy, leżymy, tam baterii wystarczy na pewno w tym telefonie? Nie wiem. 22.50 jest, czyli powinniśmy jeszcze kawałek baterii mieć. Dobrze, okej. Okay. To mamy teraz zagrać, tak? Jak to mówiłeś? Dobrze, to śpiewaj, bo ja chyba nie pamiętam, co tu byliśmy. To na ładnie wtedy wyszło. No ale kiedy to było? Czyli to było 45. My dzisiaj dla was gramy z Bieszczadów, z Ustrzyk Góry. Napiszcie skąd wy nas dzisiaj oglądacie. Pewnie spędzimy znowu północy na czytaniu komentarzy. To przemiłe za każdym razem, kiedy jesteście z nami w taki sposób również komentujący, bo oczywiście sama liczba osób, które nas słuchają, jest wzruszająca za każdym razem, ile by was nie było, bo fajne jest to uczucie, że my coś tworzymy dla was, spotykamy się, przygotowujemy, palimy świeczki, staramy się, żeby było ładnie. I szalenie fajne jest to, że taki odzew fajny od was mamy, jak komentujecie, jak piszecie nam takie fajne rzeczy ze swojego życia, swoje przemyślenia na temat piosenek, wykonań, na temat miejsc, w których nas słuchacie, czasami nam zamieszczacie zdjęcia, w jaki sposób się przygotowywujecie do śpiewogrania, że zapalacie też sobie świeczki, mimo że my tego nie widzimy, ale jest to takie fajne, że też się przygotowujecie w jakiś sposób do tego spotkania. Bardzo to doceniamy. Będziesz czytał cię znowu do piątej? Bezwzględnie oczywiście. No nie wiem, czy do piątej, zobaczymy. Bo wyćwiczyłem się troszkę i szybciej czytam. Szybciej czytasz. Bo my jutro niestety musimy wracać do Poznaniera. Zajmę nam to pewnie całe mnóstwo godzin. Trzymajcie kciuki, żebyś samochód dał radę, bo ostatnio jakoś coś mu przerywało. Daje radę na razie. Daje radę na razie. No i po prostu niech tak będzie. Jak to się zaczynało, powiedzmy? Tak od razu zaśpiewałem bez tego wstępu. Bez tego wstępu. Za dużo. Dobrze. Wędrówką jedną życie jest człowieka. Idzie wciąż, dalej wciąż. Dokąd, skąd? Jak zjawa senna życie jest człowieka. Zjawia się, dotknąć chce. Lecz ucieka. Tak spokojnie. To nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Wędrówką jedną życie jest człowieka. Idzie tam, idzie tu. Brak mu tchu. Jak chmura zwiewna życie jest człowieka. Płynie w nisz. Śmierć go czeka. To nic. Dopóki sił będę iść, przecież iść będę iść. To nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic. Dopóki sił będę szedł, nie dam się. Zapomniałem tego na początku. Ja też zapomniałem, ale do nic. Dobra.
Piosenka, którą gdy zagraliśmy po raz pierwszy w takiej właśnie wersji bardzo, bardzo wolniutkiej, dwugitarowej, to bardzo wielu z Was, zwłaszcza tych związanych z harcerstwem, uznało to wykonanie za bardzo ładne i to nam oczywiście bardzo zmiło z tego tytułu. My nie pamiętamy, jak to było wtedy, więc pewnie... Tak. Po prostu... Tak, ale spróbujemy jakoś może inaczej też. Nie wiem, to zależy, jak wyjdzie, skoro nie pamiętamy żadnych... Znaczy, wiesz co, ja to jestem taki Richie Valens, taki był kiedyś, co napisał tę piosenkę La Bamba. Ja jeszcze to kiedyś mówiłem, ale on... Za każdym razem klawiaczem no. Nie można było sobie poradzić. No ale to nie jest, to też jakoś... To nic. Tak, spróbujmy. A to pamiętam, to wtedy mówiłem, że mam jedną belkę i sobie Radek obozowy sprawił. Sobie Radkiem, bo obierałeś tak to tak, że ktoś rozumiał, czy tam może źle to powiedziałem też w sumie, że miałem belkę o takiej nazwie, sobie Radek obozowy. Nie, jedną belkę i... Oprócz tego, sprawność sobie Radka obozowego. Zabieradziłem. Jak brałeś 100 kg ziemniaków, tak. Albo jak to nas tylko posłuchał. Znaczy, wiele rzeczy zrobiłem pierwszy raz. Na przykład zrobiłem... Nie mów wszystkiego. Pamiętaj, kto słucha. Przestań, graj już. Nie, chodziło mi bardziej o to, że zrobiłem 100 przysiadów z krzesełkiem. Robiłeś kiedyś 100 przysiadów z krzesełkiem? A wiesz dlaczego? Bo chciałem dwa razy... Ale już wiem, dlaczego w harcerstwie nie byłem. Dwie noce na straży chciałem stać, znaczy na warcie, nie? Pierwszą noc to tam dałem radę, ale drugą też chciałem. No człowiek, wiesz, podekscytowany. No ale jak się nazywa ta szefowa taka harcerska? Bo to była kobieta wtedy. Szefowa tego druhna? Harcerska? Druhna nie. Zastępowa? No, komendantka. Nie, no to chyba komendantka nie była. Mniejsza taka. Wiesz co, ale wiesz, jak teraz się harcerzy zaśmieją? No dobrze, to nie pamiętam, to dawno temu. Ale powiedziała, że powiedziała mi, że mogę drugą noc być na warcie pod warunkiem, że zrobię 100 przysiadów z krzesełkiem. Polega to na tym, że stoisz za krzesełkiem, robisz przysiad, obchodzisz to krzesełko, robisz przysiad i raz, obchodzisz krzesełko, raz, dwa, obchodzisz krzesełko, raz, dwa, trzy i tak do 100. Czy do 1000? Do 1000, no przecież do 100. Co to by było? Zaczynam rozumieć, dlaczego skończyłeś karierę harcerską na jednej belce. Skończyłem na jednej belce i nie byłem na tej drugiej wacie, bo nie dałem rady. Znaczy nie dałem rady po tym krzesełku iść na nią. Mam nadzieję, że właśnie nie wystawiliśmy harcerstwu wilczego biletu, bo jak słuchają nas potencjalni harcerze, to na pewno właśnie przestali być harcerzami. Nie, harcerstwo jest super. Tyle. Ale w ogóle ja dzisiaj dużo mówię. Co się dzieje? Rozkręcasz to z Bieszczadzki, taki tak, ze Bieszczady. Tak, ze Bieszczady, właśnie, dobra, no to rzeczywiście tak może być. No to gramy. Drodzy harcerze, znacie tę piosenkę z całą pewnością. Zagramy sobie jakoś tak. Pierwsza bryka, słońce wyrusza na włóczęgę. Drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny krajka. Słońce się wznosi nad stodołą, będziemy tańczyć walca. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie. A ja mam swą gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie. Świerszcze stroją skrzypce, żuraw się wsparło cembrowinę. Wiele nanosi wody jeszcze, wiele się ludzi z niej napije. Drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny krajka. Słońce się wznosi nad stodołą, będziemy tańczyć walca. A ja mam swą gitarę,
skąd nie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie, a ja mam swą gitarę, skąd nie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie. Alicję, która zaśpiewa dla nas swoją autorską piosenkę, ale jest córką Jarka, o którym wspominałem, Jarka, którego gościliśmy parę dni temu. Nagraliśmy tam dla Was z braku internetu, nagraliśmy tam dla Was śpiewogranie, które zamieścimy Wam prawdopodobnie jakoś w tygodniu, wrzucimy, żebyście mogli też się przenieść do Gliszurowa Górnego, do esencji zdrowia, ta Gonzo. Z widokiem na wszystko i z mnóstwem pięknych emocji. To tata Ali właśnie prowadzi to miejsce, a Ala od niedawna jest mieszkanką Bieszczadu, ma domek w jakiej miejscowości? Chabkowce. W Chabkowcach, między Cisną a Baligrodem. Malutka miejscowość, taka pięciodomostwowa raptem. No i Ala realizuje swoje marzenie, zawsze chciała mieszkać w Bieszczadzie, zawsze chciała pracować w lesie, także jest tu na stażu. Niedługo będzie leśniczyną, dobrze się odmienia? Tak? Czy leśniczym? Życzę Ci tego w każdym razie. Ja wiem, że ta kariera trochę trwa, zanim się osiąga te poszczególne punkty, ale... No ale skoro to było Twoje marzenie, to skuteczność realizowania marzeń masz zacną. Chodź do nas, bierz gitarę, a my mamy chwilkę przerwy, Marti. A Ala dla Was zagra coś, o czym opowie. Czekaj, tylko jeszcze przejdę sobie ten. I sobie śpiewaj. A propos tego, że teraz mieszkam w Bieszczadach, jak 9 lat temu przyjechałam do Cisnej. Wtedy to jeszcze z pasji etiopienia wilków i wtedy powiedziałam ojcu, że ja tu zamieszkam. I dosłownie się udało 4 km od Cisnej, od 2 tygodni tam mieszkam. Ale tak jak sobie uświadomiłam właśnie nawet teraz, ile to jest wspomnień z tych 9 lat, co się tu tworzyły, nawet tu w tej sali, gdzie obchodziłam 18 urodziny. Parę lat temu w placówce pod Honem w Cisnej powstała piosenka Bieszczady czekają na Ciebie. Powstała na szczęście uniwersalna, przez co nie obraziłam się na nią przez te wszystkie lata. I tak sobie o niej myślałam teraz przez w zasadzie drogę między Chabkowcami a Ustrzykami. Że teraz jest po tych wszystkich latach najbardziej adekwatna i chciałam ją zadedykować mojemu Kubie, bo właśnie teraz te Bieszczady tak czekają na niego, a ja razem z tymi Bieszczadami. Czekam.
poczeka złota jesień, Lujca nu poczeka. Bieszczady czekają na ciebie, wiatr płonić zaplącze ci włosy, powitają cię błękitnym niebem i niezwykłym aksamitem nocy. Bieszczady czekają na ciebie, wiatr płonić zaplącze ci włosy, powitają cię błękitnym niebem i niezwykłym aksamitem nocy. Szumią liśćmi drzewa, wolno płynie san, ptaki nie odlatują, wcisnę cisza gra. Czeka już hejbata, czeka ciepły koc, złota bieszczadzka jesień wypatruje cię co noc. Bieszczady czekają na ciebie, wiatr płonień zaplącze ci włosy, powitają cię błękitnym niebem i niezwykłym aksamitem nocy. Bieszczady czekają na ciebie, wiatr płonień zaplącze ci włosy, powitają cię błękitnym niebem i niezwykłym aksamitem nocy. Bieszczady czekają na ciebie, wiatr płonień zaplącze ci włosy, powitają cię błękitnym niebem i niezwykłym aksamitem nocy. Bieszczady czekają na ciebie, wiatr płonień zaplącze ci włosy, powitają cię błękitnym niebem i niezwykłym aksamitem nocy. Dzięki wielkie, bardzo dziękuję. Dzięki. Widzicie, ile to nieodkrytych do końca talentów drzemie. Powstają cały czas piosenki, bardzo wiele osób ma takie piękne pieśni jak Alicja właśnie w gitarach, w głowach, w sercach, w szufladach gdzieś pochowane. Trzeba potem siłą wydobywać, tak jak z Martina, trzeba siłą wydobywać piosenki, z Alicji też. Ja tak chodzę i tak wydobywam siłą po prostu, jestem poetyckim brutalem. Wydobywaczem jestem, tak. Mam nadzieję, że uda nam się z Alą pograć jeszcze więcej pieśni. Dzisiaj będziemy powoli kończyć. Nas ogranicza w długości śpiewogra i właściwie wytrzymałość mojej baterii w telefonie. Gdyż specyfika, przepraszam, muszę to jeszcze odkręcić. Specyfika tego telefonu, którym nagrywam dla was śpiewogranie, jest taka, że albo jest podłączony mikrofon, albo ładowanie. W związku z tym ma tylko tyle baterii, ile ma i to wystarcza właśnie mniej więcej na 2 godziny, więc powoli będziemy musieli ze smutkiem żegnać się z wami dzisiaj. No i pożegnamy się z wami kołysanką, którą również poznaliśmy w zasadzie tak zarazem. Czy ty poznałeś? Nie znałeś ją wcześniej? Zaczęłam z kiedyś ją śpiewać bodajże. Tak, piosenka jest do słów pana Śmiałkowskiego chyba. Skoro to jest straszne. Nosi tą kołysankę na Mateusza. A synek? Jakby się zadedykował memu synu. Memu synu Szymonu. Memu synu Szymonu, twemu synu, tak, Szymonu dedykuję, który to Szymon miał urodziny wczoraj. Właśnie obchodziliśmy tutaj hucznie w Zajeździe pod Salicką urodziny Szymonka, 10, tak? Już tak, jeszcze nie wrócił z tego urodzin. Jeszcze nie wrócił z tego urodzin, ale to jest bieszczadzka specyfika. No, dojdzie do siebie po jakimś czasie. Wiesz, no ten szampan taki, jak on tam się nazywał? Bambino? Kopilo, Piccolo. Piccolo. To nie jedynego potrafił rozłożyć, tak? To jest normalna sytuacja. Dobra. A Bambino to było co? Oliwka, nie. Bambino, szampon. A ty też jadłeś Wibowi bez rozpuszczania? No oczywiście, bezwzględnie. No bez ten rocznik. Poczekaj, Bambino, tak. No Wibowi, co tam jeszcze było? Wisolwit. To by trochę gorsze, ale też można było zjeść bez rozpuszczania. Wisolwit był gorszy, no masz rację. Szymonek, tobie od taty piosenka. Specjalnie dla ciebie z dedykacją. Słowa tej piosenki są bardzo ważne. Napisał ją Waldemar Śmiałkowski. Ja ją zaśpiewam, tata ci zagra. To taki też dodatkowy prezent Szymona dla ciebie od taty właśnie. Na wczorajsze urodziny. Na wczorajsze urodziny. Dobra. Dobra. Gotowy? Tak. Rankiem
gdy się zbudzisz, znajdziesz na poduszce lalkę lub pajaca. Śpi, jutro pójdziesz do ludzi, będziesz się uczył wybaczać i dawać. Nie kupi ci tata karabinów i czołgów, samochodów pancernych, podwodnych łodzi, ołowianych żołnierzy, pistoletów, bombowców, bo tata jest tego jest świat. Na wszystkie naiwne i trudne pytania. Śpi, gdy obudzisz się, żyj, postaraj się być częścią tego świata. Nie kupi ci tata karabinów i czołgów, samochodów pancernych, podwodnych łodzi, omówianych żołnierzy, pistoletów, bombowców. Bo tata jest tego jest świat. Jeszcze raz? Może być. Nie kupi ci tata samochodów pancernych, pistoletów, bombowców, podwodnych łodzi, ołowianych żołnierzy, pistoletów, bombowców, bo tata jest tego jest świata. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy z nami dzisiaj tutaj współtworzyli ten wieczór tu na miejscu, Ilonie, Emilowi, którzy gościli, Alicji, która zagrała pięknie swoją piosenkę i nas tutaj odwiedziła, Gosi, Iwonce i chłopakom, Szymon jeszcze jest, Kubuś już sobie, Kubuś już nie dał rady, za późno dla Kubusia. Kubusia znacie z naszych śpiewograj, bo ostatnio właśnie Kubuś z tatą wykonywał piosenkę, a dzisiaj Szymonek wysłuchał piosenki dla siebie. Pięknie dziękujemy wam za obecność na śpiewograniu. Widziałem w tak zwanym międzyczasie, że jest was bardzo, bardzo dużo. To jest bardzo mega wzruszające. Chciałbym was zaprosić na koncert zespołu Cisza Jak Ta online. Będziemy grali w sobotę o 18.00. Dla was koncert ciszowy, świąteczny, więc zapraszam serdecznie. Jak chcecie posłuchać, jak się stęskniła Cisza Jak Ta za scenami i z naszym repertuarem. A my jeszcze wrócimy do świątecznych piosenkami chyba. Co? Zagramy jeszcze świąteczne piosenki już bliżej świąt? Jak się stworzy atmosfera, to zagramy wam jeszcze. Pięknie dziękujemy wszystkim patronom za wsparcie. Dzięki temu być może składamy na paliwo, na powrót do Poznania. Właśnie, wspieracie artystę. Dzięki w ogóle, Michał, że mogłem z tobą tutaj przyjechać i uczestniczyć. Ale to co, przyjemność jest ogromna po mojej stronie. Ten wyjazd był dla nas, ale też dla was. Chcieliśmy dla was zagrać z takich miejsc, które są wyjątkowe. Z Bacówki Najamnej, z Bierzerowa Górnego, od Jarka, tutaj z Bieszczadów, z Trampa,
I dzięki Adasiowi Garcarkowi z Jamnej było to możliwe. Dziękujemy Ci, Adasiu, za tą, za umożliwienie nam takiej rodzinnej wyprawy i dzięki temu mogliśmy dla Was te wszystkie piosenki z tych cudownych miejsc po prostu zagrać. Więc bardzo, bardzo jest nam miło, że tak to się wszystko stworzyło. I co? Jutro wracamy na Pogańską Północ Wielkopolską i trzymajcie kciuki za drogę, żebyśmy szczęśliwie dojechali i zagrali Wam piękne bieszczadzko-świąteczne piosenki za jakiś czas. Pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Żegnać też się nie mogę. Dobrej nocy. Mogłem jakoś inaczej powiedzieć. Dobranoc.